Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speedboard, przegląd Forda Raptora. Tak on właśnie wygląda. Jest to samochód, jest to właściwie półciężarówka, która gabarytami naprawdę przeraża. Dorównać może jedynie Hammerowi, H1 Alpha oraz innym wielkim SUV-om, na przykład samochodom z marki Need for Speed World. Więc jest to Ford. Z wyglądu bardzo mi się podoba i cieszę się, że mam go w swoim garażu. Dostałem go w pakiecie boostów. Jest to wersja czerwony moloch, posiadająca skille do ucieczek drużynowych i do pościgów. Także powinien być naprawdę fajny. I samochód jest zbugowany lekko, dlatego że pierwszy bug. Patrzcie, jest trójka, jest czwórka i od razu piątka. Także biegi ma jakieś takie dziwne, zbugowane, ale to nie przeszkadza, biegi w Wordzie nie mają znaczenia. Samochód mógłby mieć jeden bieg i także jeździć 300 na godzinę. Tak ja to bynajmniej czuję. I kolejnym bugiem jest to, że niestety wkładając jakiekolwiek części do tego Forda, spada mu prowadzenie, więc niestety nie możemy go nieźle stunigować. W klasie A jest totalnie bezużyteczny, jeśli chodzi o wyścigi. Ale przecież jest to półciężarówka i nie powinien koksić, right? Ale hej, ma nawet całkiem niezłe nitro. Tak jest. Ford Raptor ma podobne nitro jak Audi RS4 czy BMW M3 GTR E46. Moim zdaniem tak właśnie jest. Ta moc nitra jakoś tak 3x5, 3x5, 4x5, coś takiego. Oczywiście tą moc można jeszcze ulepszyć. I naprawdę nieźle można by wtedy koksić tym Fordem. Tym bardziej, że nawet na klasówkę w klasie B, bo akurat w klasie B go teraz posiadam, spisuje się całkiem nieźle. Tym bardziej, jeśli chcemy się pobawić w ramowanie. Bo to jest głównym atutem tego wozu, chociaż zdarza się, że przez lagi ktoś może nas nieźle zramować. Ale przeważnie ramowanie idzie mu świetnie, chociaż znowu w pościgach i ucieczkach drużynowych nie spisuje się tak dobrze. Dlatego pojadę sobie jakiś pościg i o ile radiowozy z pierwszego poziomu, jak macie tutaj poziom zainteresowania w tym miejscu, z pierwszego poziomu zainteresowania, to te radiowozy da się normalnie rozwalać, jak już korwety, SUVy i inne pierdoły, jest naprawdę ciężko. Trafiki można tutaj ładnie ramować. I spada nam dosyć ta prędkość. Przyspieszenie też nie jest super dobre, ale nie jest też wcale najsłabsze. Są gorsze molochy. Tak to właśnie wygląda. W trybie multiplayer oczywiście innych graczy też możemy ramować. Ale ja wiem, czy jest sens. Też przez to tracimy, prawda? Chociaż czasami, nie ukrywam, jest to niezła zabawa. Także nie wiem, czy to jest najlepszy moloch, najlepszy samochód do ucieczek drużynowych. Moim zdaniem jest trochę słabo, czegoś mu brakuje. Ulepszyłem sobie tutaj nieco molocha i z molochem oczywiście radzi sobie dużo lepiej. Ale już bez molocha jest tak średniawo. Także sprawdźmy jego prawdziwe osiągi, sprawdźmy, jak będzie się spisywał na zwykłych wyścigach. Pojedźmy klasówkę Rosewood and Lions. Ciach! Mam tu takich przeciwników jak Dodge Viper, Pontiac GXP oraz M3 oraz ktoś inny. What? Tamto gówno mnie ramuje? O nie, zaraz go załatwimy. Z miłą chęcią. Oh man! What the fuck? To mi się podobało. Dogońmy go. Jesteś taki kozak. Zaraz cię dogonię.
O! Chodź tu. Dobra, na razie. Kurczę, chciałbym dogonić tą M3. Nie wiem, czy mi się to uda. Nitrujemy. No dobra. Chyba już nam trochę odskoczyła. Chciałbym tak burzon... Ej, czekaj, to nie była M3. To przecież był ten mały, zasrany Pontiac. W takim razie okej. Dogońmy go. Czy to się uda? Czy też nie? Nie wiem. Kurde, chyba się nie uda. Jedźmy przez ten przystanek. Kurde. Nie uda się. Aj. Ale naprawdę rozwalenie tego Dodge'a Vipera to była przyjemna rzecz. Lubię taki słodki revenge. O, jechała tu Audi A3. 3-2, 4. Jest to ciekawy samochód, dlatego że w sumie nic o nim nie wiem. Poza tym, że cena jest kosmiczna, 5000 boostów. Ciekawe, czy to jest adekwatny do osiągów, a znając ostatnie ceny samochodów w Wordzie, raczej 100% nie. Także okej, pojedźmy sobie coś jeszcze. Dobrało mi takich słabiaków jak Lamborghini Reventon oraz Pagani Zonda Cinque na naprawdę dobrych częściach. Także już mogę powiedzieć niczym Max Kolonko. Wydymałem was zanim ściągnąłem spodnie. Ale okej, moim atutem na tej trasie jest to, że... O właśnie, mogę nieźle ramować. Jestem zdecydowanie wrażliwy na wszystkie przeszkody na drodze. Boże, czemu mi zawsze dobiera takich graczy? W sensie, jak mam słaby samochód, jak ostatnio było w przeglądzie Dodge Challengera, jechałem właśnie na tarasie Heritage Race i tam też każdy się rozwalał jak mógł. Ja doganiam teraz Raptorem, przeganiam Raptorem Murcielago Reventon. Co ja gadam? Lamborghini Reventon. Oh my gosh. Co za wstyd dla tego gościa. Shame on you. Ja tu nie jadę więcej jak 300. Oh man. Ej, będą miały jak to wygram, bez kitu. Jadę sobie bez jakichś tam większych stresów. Masakra. Dobra, wiecie co? Czas przetestować molocha. Bam. I chodź tu. Bam. Okej, okay, monok się skończył. Musimy uważać. Za mną jest Lamborghini. Masakra. I teraz nitro na wyjściu, ledy i jeszcze raz nitro. O, koleś, uważaj! I jeszcze raz! Dawaj, 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 Raptor! Jeszcze to wygra... O, już nie wygrasz. Bo jak zawsze w tym miejscu mam wspaniałe lagi. Także cheater, hitler, liter, liter. Będę wyzywany pewnie od takich. Ale to mnie nie obchodzi. Chcę wam pokazać, jak ten Raptor sobie radzi. Pojedźmy sobie teraz ucieczkę drużynową. Czyli high stakes. Ciach, ciach. I zobaczymy, czy mi dobije jakiegoś emeryta. Ciach, zaczynamy ucieczkę. Wow. Ze mną jedzie Porsche GT2 996, które niedawno było dostępne, które niedawno stało się dostępne za IGC. I zobaczcie, całkiem słabo idzie temu Raptorowi lamowanie, dlatego że takie gówniane radiowozy potrafią mnie tutaj zaskoczyć swoją masą. Łączmy molocha. Poleciały w powietrze.
Kurczę, ten pasek, coś nie chce mi spadać. Ale od czego jest unik drużynowy? Ciach. Także widzicie, no, niby Moloch, niby wersja Moloch, a jednak, kurczę, są tu jakieś problemy. Moim zdaniem najlepszą edycją Moloch jest Nizmo. Dlatego, że nawet bez Molocha, bez tego skilla poprawiającego jego skuteczność przy zderzeniach, tego fabrycznego, Nizmo i tak jest świetne na dragi, bo raz, fajnie trzyma się drogi, świetnie przyspiesza i przy zderzeniach wcale nie jest takie najgorsze, więc ja jestem naprawdę szczerze ciekawy, jak radziłoby sobie Nizmo w wersji Moloch na właśnie ucieczka. To by było ciekawe. Jest teraz na wyprzedaży wersje Moloch, są teraz na wyprzedaży nawet te, które nigdy nie były dostępne u dealera samochodowego. Także to jest ciekawa sprawa. Na przykład Hummer H1 Alpha w dwóch wersjach z dwoma różnymi bodykitami możecie dostać za chyba 4000 coś boostów. I wygląda na to, że to jest naprawdę dobry samochód z mocnym nitrem. Mój kolega mi opowiadał coś o nim. I o dziwo, bardzo dobrze skręca. Mimo mocnego nitra, całkiem dobrego przyspieszenia, ma również mocny skręt. Jest w klasie A na częściach Gromlena. Chyba 640 punktów ma na statystyce ogólnej, także jest całkiem nieźle. A ja mam swojego Raptora i się z niego cieszę i mi na razie wystarczy. Ciach. Także przy tych kolizjach i ogólnie mogły mnie te radiowozy nieźle po prostu spychać. Także pod względem tego taranowania wygląda na to, że Raptor nie jest zbyt dobrym samochodem niestety. Dobrze, zajrzyjmy sobie do garażu. Naprawmy sobie Raptorka i zobaczmy bodykity. A pokażę wam jeszcze ciekawą rzecz za chwilkę. Ciach! Mamy dostępny jeden bodykit, który naprawdę fajnie zmienia tego Raptora. Z tyłu dodaje mu siatkę, fajnie poszerza go po bokach. Jest to w zasadzie bodykit na dragi. A mamy maskę jedną, która wygląda równie sexy, co i bodykit. Ja tego nie wiem, czy to dobrze widać, może pod tym kątem. Mam biały kolor i po prostu tak to może źle widać. Być widać. Ale fajnie to wygląda, groźnie. Ale ciekawa sprawa, bo obniżenie, pakiet obniżający dla tego samochodu to jest tragedia. Popatrzcie sami. Niby tu wszystko ok, ale uwaga. Leci taka chmura żygów na monitor. Ciach. Tak by wyglądał całkiem nieźle. Ale że ja jestem biednym ludzkiem, to nie kupuję takich rzeczy. Dobrze, zobaczmy teraz u dealera samochodowego, ile kosztuje Raptor i jakie wersje są dostępne, bo obecnie nawet sporo wersji Raptora jest dostępnych z tego, co widziałem. Chyba wersja dragowa. Okej, mamy już Fordy, ciach. Raptor, wow. Mamy tak, wersję dragową, która wygląda właśnie z tym pakietem obniżającym. Pierwsze co, to bym wywalił ten pakiet, kurde, w cholerę. No, tak jak mówiłem. Druga wersja, niebieski Moloch, bez żadnego bodykita, ale jedynie z malowaniem i skillami, które wam pokazałem. Ja trochę je pozmieniałem, ale... Widzicie, tutaj jest siła kolizji, ja też mam tą siłę kolizji na drugim poziomie, 14% razy 2. I kurczę, no wcale to nie jest jakoś tak szczególnie odczuwalne. I czerwony Moloch jest to samo, tylko inne felgi. Tutaj macie takie felgi, a tu macie takie felgi. Inne malowanie. Właściwie chyba takie same, tylko kolor inny. Tak? Tak. I to tyle, kosztują te wersje po... Wow, przesadzili z wersją dragową, 5000 boostów. Na dragi już mówię, na pewno się nie opłaca, na pewno będzie ciulowy. Na dragi możecie sobie zobaczyć film o dragach,
tuli samochód, jakie samochody byłyby najlepsze na drogi. Raptor jest to samochód zagadka. Do czego nam się przyda? Żeby wyglądać? Mi się on przydał do reklamy. Na przykład. Wymyślcie sobie swoje zastosowanie. Mi się bardzo podoba z wyglądu w sumie. Nie wiem, może lubię duże. No cóż, to był przegląd Forda Raptora. Forda F-150 SVT Raptor. A ja się z wami żegnam i... A! Nie żegnam się z wami. Może takie małe podsumowanko. Czyli co? Skręca całkiem nieźle. To trzeba mu przyznać. Przyspiesza. Więcej jak średnio, mniej jak bardzo dobrze. Gdzieś między Toyotą MR2 a Pontiaciem GXP. W klasie B oczywiście. Bo w klasie A raczej nie ma co nim szaleć. Prędkość maksymalna? Sprawdźmy ją sobie właściwie. Chciałem już kończyć, ale jeszcze mamy pewne rzeczy do sprawdzenia, prawda? Ciach! I zobaczcie, na tych zakrętach całkiem fajnie się zachowuje. Znaczy tak, przy wyższych prędkościach jest super. Nie jest taki raptowny przy skręcaniu, ale w tej takiej drugiej fazie skrętu radzi sobie naprawdę całkiem nieźle. 300 km, 301 można powiedzieć, kilometrów na godzinę, a prędkość na nitrze to 330 km na godzinę, umówmy się. Także tak się prezentuje Raptor. Prędkość maksymalna w klasie B na statystyce, którą mam, czyli chyba 3594 punkty, to jest nawet całkiem nieźle. Także hej, jedynym mankamentem jest tutaj... Co jest mankamentem tego samochodu pod względem osiągów? Nic. Jest po prostu całkiem niezły. Tylko trzeba go po prostu ulepszyć skillami. Ma w sumie dosyć mocne nitro, nie najlepsze, nie takie jak Toyota MR2. Muszę się zastanowić, jak go sklasyfikować. Czy jest to Cox? Raczej nie. Ma zbyt duże gabaryty i czasem ciężko się przecisnąć przez gąszcz trafików, a z kolei ma moc taranowania. Ale ona też nie do końca czasem działa. Dlatego musicie się sami zastanowić, do czego ten samochód wam się przyda. Czy do wyścigów? Czy do pościgów? Czy może do dragu? To jest wasz wybór. W sumie w klasie B radzi sobie całkiem nieźle, moim zdaniem. I tak w woli podsumowania tego samochodu, kończę już ten przegląd. I mam nadzieję, że was nie zanudziłem kolejnym razem. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hejas!